kontynuacji tego, co w poprzednich wejściach, mechanizm rozdwajania, rozpraszania ja. O ile tamten pierwszy, pamiętacie, iluzji i zaprzeczenia, mechanizm taki. Na poziomie zachowań bardzo wiele, na poziomie czynów, działań, przekonań, mechanizm nałogowego, przymusowego regulowania uczuć i emocji to mental, a ten rozdwajanie, rozpraszanie ja to bez elementów duchowych nie da rady rozmontować. Nie da rady, dlatego że on powoduje ten mechanizm rozbicia osobowości, dezintegracji osobowości, mówił profesor Melibruda, wydrążonego pnia. Nie? Wyobraźcie sobie wydrążony pień. Całkiem nieźle wygląda. Wygląda pień. W środku nie ma nic. Pustka. Bardzo często o niej mówicie wy, mówię ja, słyszymy. Przestałem używać substancji, przestałem używać poprzedniego sposobu na życie. Pojawiła się pustka. Pojawiła się próżnia w moim życiu. No to właśnie o tym jest. Nie? To mechanizm rozdwajania, rozpraszania ja to jest mechanizm, który powoduje, że ja codziennie wstaję kimś innym. Że nie można niczego ze mną ustalić, bo ja codziennie wstaję kimś innym. Bo ja kilka razy dziennie jestem kimś innym. Nie tylko, że jestem kimś innym, to jeszcze jestem w oddzielnym tunelu. I jak będąc w tunelu, jak sobie wyobrazicie siebie samego w wydrążonym tunelu, to ja nie wiem, że jestem w tunelu. Ja nie wiem, że są poprzednie tunele, z których ja mógłbym czerpać doświadczenie i wyciągać wnioski. Bo ja myślę, że ja jestem w tym tunelu, zaraz o co on chodzi. Przecież ja zawsze tutaj funkcjonowałem. Jeszcze wieczorem mówiłem bardzo ważne rzeczy. Jeszcze wieczorem wydawało mi się, że to, co myślę, to, co mówię, ma sens. Ale rano wstał już ktoś zupełnie inny. I wtedy myślę, ja tak mówiłem? To ja byłem? Chyba nie. Może, okej, dobra. Pomyślę o tym, ale dziś jeszcze zrobię coś zupełnie innego. Rozdwojenie, rozbicie, dezintegracja. Jak sobie pomyślicie o swoich osobowościach, iloma ludźmi do różnych zadań byliście, to jest ich sporo. Trudno się ze sobą dogadać, to jak tłum, oni się ze sobą kłócą. Rozbicie, dezintegracja osobowości to jest ten moment, w którym często mówię, nawet nie wiesz, kiedy kłamiesz. Nie wiesz, kiedy kłamiesz, czyli nie wiesz, że to jest kłamstwo. To jak masz zrobić z tym porządek, jak nie wiem, kiedy kłamie. Ja nie wiem, że to kłamstwo. Dlatego, żeby rozmontować mechanizm iluzji i zaprzeczania, potrzebujemy informacji zwrotnej, potrzebujemy grupy terapeutycznej, potrzebujemy oddziaływań, w których ja spotkam się ze sobą, potrzebuję konfrontacji, nie? Spotkania. Żebym rozmontował mechanizm nałogowego regulowania uczuć, przymusowego regulowania uczuć, potrzebuję dziennika uczuć, potrzebuję emocjonalnych przewodników, nazwań, sposobów okazywania czucia. Żebym rozmontował mechanizm rozdwajania, rozpraszania ja, potrzebuję siły większej niż ja sam. Czegoś, co zmieni moją optykę, co spowoduje, że ja spojrzę na świat zupełnie z innej perspektywy. I to jest bardzo trudne, bo moja perspektywa jest najmojsza. W związku z tym trudno mi jest przyjąć, że jest coś większego niż ja sam. A nawet czasem przyjmowałem, że jest coś większego, że jest jakaś siła większa. No ale ja byłem siła największa. Dlatego był problem. Dlatego te elementy duchowe były dla mnie niedostępne. Bo ja byłem Bogiem, to ja czułem, to ja myślałem, a to było myślenie boskie. To nie było jakieś tam myślenie, to było myślenie boskie. Dlatego, żeby to zmienić, potrzebuję siły, energii płynącej spoza mnie, spoza mojej głowy. To nie musi być religijne w ogóle, ale jeśli jest, to nie przeszkadza. Ja nie jestem religijny i to też mi nie przeszkadzało, żeby coś z tym zrobić. Wprowadzenie elementu siły większej spowoduje także takie odwołanie do tej drugiej części tego, nazwy tego mechanizmu, rozproszenie. Rozproszenie dotyczy rozproszenia granic i ja nie mam granic etycznych, moralnych, dobrego smaku, dobrego gustu. Ja nie mam granic drugiego człowieka, nawet nie mam granic. I dlatego ja się ciągle rozbijam.
Tak naprawdę ja przez wiele, wiele lat prosiłem, ej, niech mi ktoś postawi granicę, niech mi ktoś powie, co jest dobre, co złe, bo inaczej ja się rozwalę, ja się rozbiję. Ale kiedy zaczynam sobie trzeźwieć, ja, Bóg, zaczynam trzeźwieć, to sobie myślę, dobra, teraz ja postawię granicę Tobie. Ja Tobie postawię granicę. No i zaczynam budować te wspomniane już przeze mnie wielokrotnie druty kolczaste, zasieki pola minowe i bunkry, żeby innym ludziom postawić granicę, a nie pamiętam, albo nie mam zielonego pojęcia o tym, że granice to ja mam postawić sobie samemu. Granice przyzwoitości, granice etyczne, granice moralne. Powiedzieć nie sobie samemu, zatrzymać rękę, zatrzymać jęzor, być mężczyzną, mieć władzę nad sobą, ale myślę, że być kobietą to dokładnie to samo, mieć władzę nad sobą, władać sobą, żeby rozwijać siebie, bo te mechanizmy, mechanizm iluzji zaprzeczania, nałogowego regulowania uczuć, rozdwojenia, rozpraszania ja, one będą się uzbrajały. Za rozbrojenie, rozmontowanie mechanizmów obronnych otrzymasz, człowieku, nagrodę w postaci nawrotu choroby. Gdyż albowiem, ponieważ nie ma mowy o nawrocie choroby, o nawrocie zaburzenia, o nawrocie poprzedniego stylu życia, o nawrocie objawów, bez rozmontowania mechanizmów. Jeżeli nie rozmontujesz mechanizmów, to, co się z tobą dzieje, a myślisz, że to jest nawrót, niestety jest tylko powrotem do używania substancji bądź zachowań, a to, co było do tej pory, to była jedynie przerwa w piciu, a nie zdrowienie. Boś nie rozmontował mechanizmów, bo nawet nie masz pojęcia o tym, że one są. Więc je poznaj. Możesz je poznać też tam, jak sobie powiedziesz na tę stronę Anioł Stróż. Pewnie wielu rzeczy się dowiesz. Możesz też wejść na stronę Dom Rehab. Możesz też wejść na jakąkolwiek stronę, bylebyś tylko poszukał rozwiązań, a nie usprawiedliwień. Dziękuję.